Witam Was w kolejnym odcinku Zarejmy Kotik 2 na skróka. No. W poprzednim odcinku to sami zrobiliśmy wszystkie questy, które przyjęliśmy tutaj. Coś niebieskie w bryzy mi się skończyło. I mamy trzeci rozdział. Idziemy. No i mamy trzeci raz. Oko i nosa. Teraz ja sobie na wstępie wymieniam eku. I tak, potrzebujemy mieć na magię większą odporność. Teraz jeszcze tu. Skonywam ten pierścień. I może bryłę lodu, jako nie rozwalę. Dobrze. Czy mamy poszukiwacze? Poszukiwacze mamy. Nie, oczywiście. Tutaj byliśmy. Oczywiście spadek FPS-ów. I proszę. Nie wiem, jak on się za to przedostał, ale... Kisy. Na farcie. Tutaj mamy na przełęcz Korinis. I teraz tak. Zmienię zbroję. Zostawię już to. Może gdyby nie ten pierścień, to bym nie przetrwał. Jedna sztuka złota. Tak, pierwsze co, to idziemy na farmę właściciela, potem do Xardasa. Właściciela. Leonara. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu.
Dobra, może już od razu się dotknę. Tylko odznaczę. Co? Czemu ja tych pokrzyw nie używam? Ale to powinien. Mam jeden poszukiwacz, spróbuję go zabić. Z nimi szans nie ma. A zamrożę go, który zazwyczaj będzie.
tutaj dalej, a nie zostaną. Jak wygląda sytuacja? Balak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Dobra, widzimy się na farmie Honora. Dobra, jestem. Chodzę. Dobra, jestem. Dlaczego nie pracujesz, Lisz? Jeszcze nie słyszałeś? Paladyni aresztowali Beneta. Co się stało? Byliśmy na zakupach w mieście, kiedy nagle usłyszeliśmy krzyk. Tu są, pojmać ich! Rany, ale się przestraszyłem. Uciekałem, jakby ścigało mnie całe stado demonów. Bennet był tuż za mną. Nie wiem, co się stało, ale kiedy dotarłem do bramy miasta, jego już nie było. Musiał się zgubić gdzieś po drodze. Jaki zarzut postawiono Benetowi? Morderstwo! Podobno zabił paladyna, co za wierutna bzdura! Przez cały czas był tuż obok mnie! Więc dlaczego nie pójdziesz do miasta i nie wyjaśnisz całej sprawy? Zamknęliby mnie do pudła jako jego wspólnika, szczególnie w obecnej sytuacji. Sytuacji? No wiesz, ona... To się musiało tak skończyć. Jak zareagowali na to wasi najemnicy? Oczywiście nie wiem dokładnie, co zamierzają, ale niektórzy z nich są naprawdę wkurzeni. Domyślam się. Gdyby to zależało od nich, natychmiast zaatakowaliby miasto, żeby odbić Beneta. Porozmawiaj z nimi, może coś da się zrobić. Brat, raz do Wilka. Powiedział mi o tym z myśliwym płonieniem Gestat. Mógłbyś zrobić taką zbroję dla mnie, że ją mam lepiej. Jasne, więc przynieś mi tylko 10 pancerzy pełzaczy. Ile to będzie kosztować? Nie ma o czym mówić. Nie wezmę pieniędzy od starego druha. Myślę, że to takie ładne. Mam dla ciebie pancerze pełzaczy na zbroję. Świetnie, pokaż. Bez obaw, zrobię... Nie, na razie tego nie będę dawać. Gdzie się podzielałeś? Byłem w górniczej dolinie. Paladynom nieźle się od nich oderwało. Czyżby? Zatem w tych opowieściach jest jednak trochę prawdy. Lee na pewno się tym zainteresuje. Nie, to zadanie, no to, żeby wybić poszukiwaczy. Przecież wiedział o tym wcześniej. Wszystko uratowałeś. Nikt się niczego nie dowie. Co będziesz teraz? Najpierw zamierzam porządnie się najeść. A potem nie wiesz, kto wie. Ktoś musi mieć dobrze, że jesteś. Co się stało? Zobacz, co znalazłem w starej kaplicy. To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, przeniesie cię z powrotem na tę farmę. Pomyślałem, że może ci się przydać. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. O cholera. Ten facet jest więcej wart niż Sylwio i jego chłopcy razem wzięci. Wracam z górniczej doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. A więc to prawda.
Lares wspominał coś o smokach, które miały się kręcić wokół miasta. Prawdę mówiąc, nie dawałem temu wiary. Co się stało z paladynami? Jakby go rozbić. Zdziesiątkowani. I bardzo dobrze. Może Lord Hagen przemyśli jeszcze raz moją propozycję. A jeśli nie, znajdziemy inny sposób na wydostanie się stąd. Nie masz dla mnie żadnej roboty. Ciągle ci mało, co? I tak siedzisz w niezłym barnie. Czego jeszcze chcesz? Kolejnego zlecenia. W końcu jestem najemnikiem, prawda? W porządku. Mam coś w sam raz dla ciebie. Mam pewien rachunek do wyrównania z miejskim sędzią. Najchętniej sam bym się tym zajął. Ale paladyni nie dopuszczą mnie do jego domu, nawet na odległość celnego rzutu kamienia. Sprawa jest dość delikatna, więc uważaj. Pójdziesz do sędziego i zaoferujesz mu swoje usługi. Spróbujesz zdobyć jego zaufanie i wykonasz dla niego kilka szemranych zleceń, póki nie znajdziesz na niego jakiegoś haka. Ten wieprz tapla się w takim bagnie, że nie powinno to być trudne. Tylko przynieś mi solidne dowody. Chcę, żeby po ich ujawnieniu facet trafił do paki na resztę swojej życia. Pod żadnym pozorem go nie zabijać. To by było zbyt proste. On ma najpierw trochę pocierpieć, zrozumiano? Jak myślisz, dasz radę? Nie ma sprawy, jeżeli o ile. Twoja nagroda zależy od tego, co mi przyniesiesz, więc dobrze się postaram. Dobra. Co z Benetem? A, już słyszałeś. Sukinsyny zamknęły go w pacu. Jakbym nie miał dość problemów ze swoimi ludźmi, teraz muszę jeszcze zająć się paladynami. Nie masz dla mnie jakiejś lepszej... Jasne, że... Przecież wiedział o tym wcześniej. Dawaj. Daj mi ciężką zbroję. Proszę, to solidny pancerz. Sam taki można. Co zamierzasz zrobić w sprawie Beneta? Jeszcze nie wiem. Moi chłopcy najchętniej pobiegliby od razu do miasta, żeby wbić Hagenowi zęby do gardła. Na szczęście mamy za mało ludzi, żeby przeprowadzić taką operację. Prawdę mówiąc, to nie w moim stylu. A więc zamierzasz tu czekać na rozwój wydarzeń? W żadnym wypadku. Lares wciąż siedzi w mieście i próbuje wykombinować, jak wyciągnąć Beneta. Póki co próbuje jakoś utrzymać moich ludzi w ryzach. Mam tylko nadzieję, że Lares się pośpie... A, zanim zapomnę. Buster chce z tobą porozmawiać. Nie chciał mi powiedzieć, o co chodzi. Może... Szkoda, można ufać. Trudno mi w to ufać. Mogę ci jakoś pomóc w tej sprawie z Benem. Jasne. Odrobina smycz. Ino z świadkiem, że pęta się tu wystarczająco wielu idiotów. Idź do miasta, tylko się po... I tak. Jak ta zbroja dobra jest. Dobra. Podam to może. Zobaczę jak sobie dam radę. Teraz.
trudno. Trzeba go nawalać z bliska. I nic nie będzie to umieli zrobić. No. No dobra, ja jeszcze tutaj tych poszukiwaczy trochę wybiję, no i widzimy się w mieście. Dobra, jestem. Idea bujna. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę. Ile? Dla ciebie. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze. Wymusisz swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują cię. To wszystko. Dobra, widzimy się u Laresa. Dobra, jeszcze skoczę do Bospera. Zobaczyć, ile hajsu zostaniemy. A ten znowu to sam. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra? Nieźle. Skóra warga? Te bestie są... Dobra robota. Tyle. No teraz do Diego. Dobrze, że cię widzę. Musisz mi pomóc. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść. Tak, to było zmienić. W porządku. Pomogę ci. Słuchaj! Dobra, to jest ta sakietka, którą zdobywałem. Muszę się rozliczyć z jednym kupcem z górnego miasta. A potem... Gdzie schowałeś? Na coś. Tak, Znalazłem twoje złoto. Świetnie. Pokaż. Świetnie. Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Dobra. Chcecie ten list przeczytać na temacie? No, zastopujcie sobie. Tam. Teraz do Gerbranta. Hej. Kim jesteś? Rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj... To ja pociągam tutaj za sznurki. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to czeka go spotkanie ze mną. Więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie. Coś nowego? Widziałem już takich jak ty. Po prostu porozmawiam z gubernatorem na temat podjęcia odpowiedzi. Diego przysyła pozdrowienie. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu.
Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. No. Teraz do Diego. Chwila. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Dostarczyłem twój list. Świetnie. Wydawał się bardzo przestraszony i na tym... No, ja obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. Można to było zrobić. A więc dom jest... Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! I jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Nigdy mnie o to nie pytałem. Nie wiem już, w co wierzyć. Co się... Dobra, to jest nieważne. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego ci nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie... Jasne. Dobra. Ularesa się widzimy. Dobra. Hej. Trudno mi w to uwierzyć. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. Paladyni aresztowali Beneta, naszego kowala. Słyszałem. To zła wiadomość. To za mało powiedziane. Jakieś wieści o Benecie? Wygląda na to, że zabrali go do koszar i wrzucili do lochu. Jak możemy go stamtąd wydostać? Nie mam na razie żadnych pomysłów. Nie mogę dostać się do celi, żeby z nim porozmawiać. Mogę tylko nadstawiać ucha. Dobra, widzimy się w koszarach. I rozmawiamy z Andrem. Od kapitana Garonda, który potwierdza to, co mówiłem. To zainteresuje lorda Hagena. Lepiej iść prosto do niego. A co z kowalem Benetem? Z tym najmniej. Siedzi w więzieniu, gdzie jego miejsce. Mogę z nim porozmawiać? Jasne, idź. Ale jeśli... Czego? Nie zamierzasz wyciągnąć. Zapomnij o tym. A wtedy zjemy potrawkę z siekanego najemnika. Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby? A skąd mam wiedzieć? Porozmawiaj z lordem Hagenem. Zbóż mury, nie wiem. Po prostu zrób co. Zbóż mury. Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tu pod nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się... Jakiś lotar chyba. No nie wiem. Lepiej zapytaj. Mówią,
że mają świadka. Wiesz, kim... Nie. Kto kieruje śledztwo? Sam Lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to zadęgam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostanie. Sam się domyśl. Cześć, no. Straciłeś mnie. Czekajcie, tutaj gdzieś powinno być. Gdzie mam? Nie, to już wyżej będzie. Czy się nazywa ten quest? Dobra, widzimy się w Górnym Mieście. Dobra, idziemy. A jeszcze taka ciekawostka. Wszyscy mówią Lord Hagen, a ten oto strażnik, zobaczcie. Kto tu dowodzi? Lord Hagen. I nikt więcej. Lord Hagen jest... Hagen. Muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Sąd. Dowody są jedne. A jeśli... Uważaj, co mówisz. To bardzo poważne oskarżenie. Jeśli nie masz dowodów, które... Skąd masz pewność, że to Benet jest morder? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika... Co to za świadek? Cornelius. Podany przed najemnik. Dobra. Idziemy do Korneliusza. Czy sędzia? Jak leży? Lepiej odejdź, cuchnący najemniku, zanim wezwę strach. Uspokój się. Nie przyszedłem tu, by cię okradać. Szukam pracy. A, więc chcesz dla mnie... Jest tylko jeden mały problem. Nie wiem, czy mogę... Oddaj mnie próbie. Dobrze, posłuchaj. Przynieś mi święty młot magów ognia. Trzymaj, jeśli ci się... Mam okraść magów? Czyś ty na głowę upadł? W takim razie idź do diabła. Dobra, tak mu go przyniosę.
sam iść do diabła, pajacu. To było wstrzymujące. Widziałeś zabójstwo Lotara, prawda? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące śledztwa w toku. Lord Hagen wie już o wszystkim. Co widział? Naprawdę, musisz wyjść. Zamykamy biuro. Dość tego. Co widział? Ja widziałem, jak najemnik zaatakował paladyna od tyłu, a potem wyjął miecz i wbił mu go w klatkę piersiową. Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście, ale teraz naprawdę nie mam czasu. Nie wierzę. No i co? Co? Jeśli mnie zaatakuje, mam... Wynoś się! Nawet nie starczy ci... Ile? 2000 Kunwo. No dajemy tą opcję. Mógłbym powiedzieć najemnikom, gdzie mieszka. Co to ma niby znaczy? Jestem pewien, że z wielką chęcią cię odwiedzą. Zapewne nie będą bardzo mili. Nie możesz tego zrobić. Zabiją mnie. To bardzo prawdopodobnie. Powiem, co tylko... Więc co? Nie widziałem, co zaszło. W dzisiejszych czasach... Każdym. Kto ci zapłaci? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go wydam. Czy zgodzisz się powiedzieć? Nie jestem szalony. Nie mogę zostać w mieście. Dam ci mój pamiętnik. Dobra, zatrzymajcie tam sobie. Kto chce się przeczytać? I do Lorda Hagena. Powierzonej mi przez jego wysokość i świątynię że więzień Bennett zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów. I za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Cornelius uciekł. Znajdziemy go prędzej. A widzimy się na farmie Onara. Dobra, jestem. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśni. Co się dzieje? Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O, prezent. Czekajcie. Co się tam pisze? Jeszcze mi to... Do Onara. Kawę... Do Linko. Chyba go nie ma. Kim jestem? Mam na imię Maria i jestem żoną Onar. Czego tu szukasz? Chciałem się po prostu... Odkąd znaleźli się tutaj ci wszyscy mężczyźni, w domu nie można mieć ani chwili spokoju. Wszędzie jest ich pełno.
Honor Soy. Płacę najemnikom, nie łowcom smoków. Jak nie łowcom smoków? Aha. Ja nie jestem łowca smoków. Jestem najemnik. Dobra, już wezmę tą zbroję. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Naprawdę to? W porządku, wierzę ci. W każdym razie paru chłopaków zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroję łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. A ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwszy egzemplarz. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłączyć się do zabawy. Jeśli wybierasz się do doliny, będzie ci potrzebny odpowiedni ekwipunek. A poza tym interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Ile dostanę? 200 sztuk. Co można sprzedać? Czego? No i nowa zbroja. Świta się. Już skończone. Moim zdaniem. Dzięki. Nie ma. Chyba słucham. Przełącz to. Przydałby. To rzeczy w porządku. O, świetnie. Do zobaczenia. Dobra. No. Tylko przede mnie więcej. Ale patrzcie. Kończę ten odcinek, że będę jeździł na poszukiwaczach. O, jakiś tam może malutki gość będę robił.